Możemy zaczynać. Grażyna Gregorczyk, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Witam Państwa bardzo serdecznie i na samym początku chciałabym przeprosić za mój może niezbyt miły głos, ale niestety dopadła mnie jesienna przypadłość nauczycielska. Jestem po prostu przeziębiona, no ale postaram się jakoś zaprezentować ten temat. Proszę Państwa, chciałam się z Państwem podzielić kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, prywatności uczniów w szkole. Podsumowując wykłady poprzedniej sesji, mogłabym powiedzieć, że dla mnie bezpieczeństwo informacji, ten system zawierający spójne i zaplanowane rozwiązania, obejmuje jakby trzy obszary. Techniczny, czyli infrastruktura techniczna, bezpieczny dostęp do internetu, do Wi-Fi, oprogramowanie i różnego rodzaju inne zabezpieczenia przed niewłaściwymi treściami czy odłamaniem. Myślę, że będą o tym mówić moi koledzy w następnej części. Drugi bardzo ważny obszar to jest obszar kompetencji, który rozumiem jako przygotowanie merytoryczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, tych osób, które zarządzają szkolną infrastrukturą, ale także uczniów wyedukowanych w zakresie bezpieczeństwa i świadomych zagrożeń współpracujących ze szkołą rodziców. I trzeci obszar regulacji i procedur zawierający opracowane polityki, instrukcje, procedury, procesy, sposobów i zasad postępowania dotyczących różnych przypadków. Zwracam tutaj szczególną uwagę na to, że różnego rodzaju te polityki w minimalnym zakresie ich wymagań powinny także zawierać wymagania dotyczące kształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego. Ponieważ, jak mówi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli ty nie pilnujesz swojego bezpieczeństwa informacyjnego, swoich danych, to żaden system prawny, żaden system techniczny, ani żadne zespoły ludzkie nie są w stanie idealnie ochronić twoich danych, bo świat cyfrowy to świat dziur. I najwięcej błędów, które powodują utratę tych danych, które są przeciwko bezpieczeństwu twojej prywatności, to wynika właśnie z twojej nieuwagi. I jeszcze zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powinniśmy wszyscy uczyć się i uczyć, jak chronić to swoje bezpieczeństwo informacyjne. I porównuję to do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie wszyscy, począwszy od najmłodszych lat, i dziadkowie, i nauczyciele, i rodzice, uczą, jak bezpiecznie poruszać się w tym ruchu drogowym. I dlatego, proszę Państwa, bardzo cenię sobie udział placówki w programie Twoje dane, Twoja sprawa. To jest program GIODO, skutecznej ochrony danych osobowych, specjalna inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i do nauczycieli. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy, ponieważ GIODO inaugurowało piątą edycję tego programu właśnie w naszym ośrodku. Proszę Państwa, celem programu między innymi jest wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce, ale także podniesienie ich kompetencji metodycznych, aby potrafili pracować z uczniami i kształtować u nich wiedzę i umiejętności związane właśnie z ochroną informacji osobistych, z ochroną danych osobowych. Ponieważ cele programu świetnie wpisują się w realizację podstaw programowych, a także kształtują u uczniów takie umiejętności, które pozwolą im żyć we współczesnym świecie cyfrowym, dlatego te cele programu jakby są do zaoferowania. Dodatkowo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę charakterystykę naszych uczniów zaliczanych do cyfrowych tubylców, którzy w bardzo dużym procencie
są przywiązani do sieci. Mówią o sobie, że oni, sieć to nie jest tylko sposób połączenia się ze światem, ale to jest również ich stan mentalny. No i wiadomo, że dużo bardzo mówi się na temat różnego rodzaju zagrożeń generowanych przez te technologie i o tym, że niewłaściwe zachowania związane ze swoimi danymi w sieci mogą także mieć później reperkusje w świecie rzeczywistym. I dlatego, proszę Państwa, pomimo, że jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli, to korzystając z tego, że przychodzą do nas uczniowie na tak zwane lekcje otwarte, poprosiłam koleżanki, żeby pozwoliły mi prowadzić zajęcia z uczniami na temat ochrony danych osobowych. I wśród tych uczniów, a także wśród uczniów zaprzyjaźnionych nauczycieli przeprowadziłam taką ankietę, trudno nawet nazwać to badaniem, mającą na celu sprawdzenie, jaka jest wiedza, jakie są umiejętności w tym zakresie naszych uczniów. Myślę, że warto przed każdym procesem dydaktycznym zbadać, jaka jest wiedza początkowa, bo wtedy można w sposób właściwy, odpowiedni przygotować i metody, i zakres wiedzy do pracy z taką grupą. I nie będę tutaj analizować, chcę tylko pokazać Państwu niektóre stwierdzenia, niektóre dane i podejrzewam, że gdyby Państwo to przeprowadzili taką ankietę wśród swoich uczniów, na pewno dane byłyby podobne. Nasi uczniowie rozumieją, co to są dane osobowe. Prawidłowo je określają, chociaż na przykład z takimi danymi jak numer IP komputera, czy ciasteczka cookies, czy też opinie i komentarze, jakie zamieszczają w sieci, to czasami mają kłopoty. Wiedzą doskonale, które informacje o sobie są bezpieczne, które można bezpiecznie rozpowszechniać w internecie, ale poproszeni o to, żeby znaleźli te informacje, które o nich się tam znajdują, okazuje się, że jest bardzo wiele takich nadmiarowych. A niewielki tylko procent uważa, że ich dane są dobrze chronione. Są świadomi tego, że w sieci nie można być anonimowym, że różnego rodzaju usługi zbierają informacje o nich, ale na razie zbytnio się tym nie przejmują. Wielu z nich posiada konta na portalach społecznościowych, ale nie czytali regulaminów i tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, do kogo należą te dane, które tam udostępniają. Chociaż niektórzy, przewidując jakieś niebezpieczeństwo, kreują swój wizerunek, podając raz prawdziwe, raz nieprawdziwe dane. Znają zasady bezpiecznego tworzenia i stosowania haseł, ale nie stosują ich w praktyce. Uważają, że należy chronić dane osobowe w każdych okolicznościach, ale inni uzależniają to od miejsca i od sytuacji. Wiedzą, do kogo trzeba się zwrócić, jeśli ktoś bezprawnie wykorzystuje ich dane osobowe. Na pytanie, czy uważają, że te dane, które przekazują do internetu, mogą kiedyś wpłynąć na ich karierę zawodową, na ich życie dorosłe, mówią, że no, trzeba się z tym liczyć, ale nie widzą w tym jakiejś zbytniego zagrożenia. Co jest ciekawe, że podobna ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli w wielu obszarach wykazuje zupełnie podobne odpowiedzi. Czyli to jest tak, że nasi uczniowie posiadają wcale nietrywialną wiedzę na temat ochrony danych osobowych i bezpiecznych zachowań w sieci, a jednak w swoich zachowaniach, w swoim postępowaniu świadomie rezygnują z dużej ich części. Wiele z tych działań ma miejsce w szkole. Dlatego być może w tym miejscu bardzo właściwe byłoby postawienie sobie pytania, dlaczego uczniowie wiedzą, dlaczego jest taka rozbieżność pomiędzy ich wiedzą, a postawami, a ich zachowaniami,
ale no, nie mam czasu na to, żeby odpowiadać na to pytanie. Generalnie tutaj przytaczam w postaci cytatu rysunek Andrzeja Mleczki. Być może jest on widoczny. Chodzi o to, że dziewczyny mówią do siebie, każdy człowiek ma prawo do odrobiny prywatności, ale mój chłopak tego nie rozumie. Bez przerwy wchodzi mi na stronę internetową i czyta najbardziej intymne teksty na moim blogu. I myślę, że to doskonale tak egzemplifikuje, pokazuje właśnie postawy i stosunek tych młodych ludzi do ochrony danych osobowych, do swoich danych. I tutaj, proszę Państwa, pierwsze takie podsumowanie i pierwsza taka myśl, że naprawdę bardzo ważnym zadaniem szkoły jest kształtowanie tych kompetencji cyfrowych. Już począwszy od wychowania przedszkolnego. Tutaj mają Państwo zapisane kompetencje, jakie w przedszkolach powinien uzyskać w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony danych osobowych, aż po kompetencje cyfrowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tu przepraszam, wiem, że jest dużo tekstu na slajdzie, ale chciałam po prostu Państwu pokazać, jak szeroki jest zakres tej wiedzy, tej kompetencji i tych umiejętności. Również w zakresie ochrony danych osobowych, bo wracam jeszcze raz do tego, jeżeli my sami nie będziemy właściwie chronić tych danych, to żaden system informacyjny, żadna sieć dobrze zabezpieczona, ani firewall, ale ani antywirusy nie zapewnią nam tego bezpieczeństwa. I dlatego, jak mówi profesor Pyżalski, nie jak chluśnięciem wodą z wiadra, tak, że poprzez jedną jakąś ciekawą lekcję, czy jedną ciekawą akcję, tylko wplatać treści związane z tymi tematami w różne zajęcia, systematycznie to prezentować, tak? Dlaczego na przykład na lekcji biologii, kiedy mówimy o genetyce, nie można wspomnieć o tym, że kod genetyczny jest także zapisem naszej prywatności, jest także naszą daną osobową. No, stosując różne sposoby i różne środki i narzędzia, które wykorzystują na przykład technologie. Jeżeli ona generuje te zagrożenia, to wykorzystajmy ją do tego, żeby także wspomagała nas. No i o czym będę jeszcze mówić na końcu, dając dobry przykład. Ja na zakończenie prezentacji pokażę Państwu adres takiego bloga, który prowadzimy w związku z tym programem. Już teraz zapowiadam, że tam na tym blogu zamieścimy te prezentacje, które Państwo dzisiaj mogli obejrzeć i również no, zachęcić Państwa do zapoznania się z materiałami. Proszę Państwa, drugi temat, który szybciutko chciałabym poruszyć, to jest kwestia różnych zagrożeń, które są związane z naszym bezpieczeństwem informacyjnym z tego względu, że widzimy naszą przyszłość w chmurze obliczeniowej, że coraz więcej różnych aplikacji, coraz więcej różnych zasobów mamy udostępnianych w chmurze obliczeniowej. Tutaj krótko tylko takie dwa modele udostępniania tych danych w chmurze. Facebook, Google czy Twitter jako consumer advertising, czyli bezpłatna usługa, bezpłatna, ale my płacimy za tę usługę naszymi danymi. Tak? To nie jest tak, że całkowicie bez żadnej opłaty one są udostępniane. I enterprise software, czyli usługi generowane przez firmy, zaawansowane technologicznie, ale drogie. No, być może to się jakoś wypośrodkuje. I teraz ten problem, który także zaczyna pojawiać się w szkołach, nazywa się data mining, czyli eksploracja danych, czyli przetwarzanie przez silne komputery różnych ukrytych informacji dotyczących człowieka, które my nieopatrznie zamieszczamy, korzystając właśnie z tych zasobów
w chmurze, czy też korzystając z sieci. Kiedy pytałam o różne usługi, jakie dostarczane są w chmurze przez firmy, to okazuje się, że mogą one śledzić aktywność dzieci w internecie w szkole. Mogą one korzystać z oprogramowania, które sczytuje wiadomości poczty elektronicznej, czy też udostępniać wideo albo jakieś ciekawe zasoby z myślą o gromadzeniu danych, czy też nawet oferują używanie sprzętu, laptopów czy tabletów w szkołę bezpłatnie, ale nakładają na szkoły i na uczniów obowiązek wyrażania zgody na wykorzystanie, na zastosowanie reklamy. I tutaj powstaje pytanie, bo o ile wcześniejsze problemy są już jakoś uregulowane, są już jakoś opisane, to tu powstaje pytanie, że kto w takim razie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w chmurze? No, mogą Państwo powiedzieć, ach, może to jest jakiś wymyślony temat, ale to są przykłady artykułów z tego roku, tak? Microsoft przyłapany na czytaniu prywatnych maili. Google czyta Twoje maile i donosi na policję. Zresztą wcale Google się z tym nie ukrywa, tylko pisze. Nasze automaty analizują systematycznie treść w celu oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich jak wyniki wyszukiwania, reklamy indywidualne i wykrywanie spamu oraz złośliwego oprogramowania. I każdy z nas, kto założył sobie konto w Google'ach, kto ma konto na Gmailu, taki regulamin i taką intercyzę podpisał. Tutaj Eric Schmidt, dyrektor wykonawczy Google'a, pisze, to za Waszą zgodą zbieramy informacje o Was, o Waszych przyjaciołach, po to, żeby polepszyć nasze procedury wyszukiwania. Wiemy, gdzie jesteś, wiemy, gdzie będziesz. Wiemy o wiele więcej, niż ty myślisz, że my wiemy. Wiemy, co lubisz. Ale też będąc na jednej konferencji, gdzie były poruszane te kwestie, to dowiedziałam się, że Google oficjalnie ogłosił w kwietniu 2014 roku, że nie będzie prowadzić skanowania e-maili dzieci w szkole. Czyli jeśli są szkoły, które korzystają z różnego rodzaju usług, na przykład Google Apps, rozumiem, że mogą się czuć w tej kwestii bezpieczne. Microsoft także reklamuje się jako firma, która nie zbiera danych. Jak już mówiłam, możemy te dane, a także nasi uczniowie w szkole, udostępniać je świadomie lub mimowolnie. Tutaj w poprzedniej części było powiedziane, że rozumienie, czym jest dana osobowa, jest o wiele szersze, niż my to sobie wyobrażamy. Administratorzy przechowują nie tylko informacje o naszym adresie IP, ale o przeglądarce, z której korzystamy, o systemie operacyjnym, o języku i o czcionkach, których używamy. Ja tutaj nie chciałabym jakby nastraszyć, czy też sama jestem wielkim zwolennikiem technologii, od tylu lat ją wykorzystuję, ale zastanowiło mnie takie badanie przeprowadzone na 58 tysiącach wolontariuszy, łącznie na 10 milionach lajków, czyli badano tylko to, co zaznacza się w internecie, like, dislike. I okazuje się, że proszę zobaczyć, z jakim wielkim prawdopodobieństwem można określić nasze cechy, nasze parametry. To ciągle nawiązuje do tego, jak ważna jest ta edukacja w szkole i jak ważne jest poruszanie tych tematów na różnych zajęciach. Oczywiście firmy nas przekonują, że to jest w celu personalizacji, że to jest w celu profilowania, żeby nam ułatwić docieranie do różnych informacji. I myślę, że dzięki temu, kiedy po raz pierwszy wpisałam, że się interesuję neurodydaktyką, to teraz nie mogę otworzyć żadnej strony internetowej, żeby nie wyskoczyła pani Żylińska i jej neurodydaktyka.
Tutaj chciałam Państwu też króciutko pokazać, że w Polsce, w wielu krajach Europy były przeprowadzone badania dotyczące tych zagrożeń właśnie tego data mining, ale wśród rodziców. Ja pomyślałam sobie, że może warto zapytać nauczycieli. No i wiemy za mało na ten temat, tak? To jest taki nowy temat, nowy obszar eksploracji, który warto byłoby się zapoznać. Ale jednak no, większość rodziców i większość nauczycieli odpowiedzialnością za zapewnienie ochrony prywatności dzieci korzystających z usług internetowych w szkole obarcza dyrekcję szkoły. Tak? I nie chcą też jakby świadomie zrezygnować z darmowych usług poczty elektronicznej świadczonych przez firmy, które takie usługi dostarczają. Zadanie dla szkoły, prawda, dostarczać skutecznie wiedzy na temat tych zachowań prywatności, ale jednocześnie sprawdzać politykę prywatności swoich dostawców usług internetowych. Umowy zawierane w związku z przekazaniem danych do przetwarzania w dziennikach elektronicznych. Poznać swoje obowiązki prawne dotyczące danych osobowych uczniów, ale także zapoznawać uczniów z nimi. Ja zawsze na początku zajęć rozdawałam uczniom kartki i prosiłam ich o to, żeby tam wypisali swoje dane osobowe i oni to czynili chętnie, jak się nazywają, z jakiej są klasy, z jakiej szkoły. Ale już na których zajęciach pytali mnie, a czy pani prawo ma do tego, a w jakim celu pani zbiera te dane? A w jaki sposób pani będzie je zabezpieczać i gromadzić? No, również tutaj zadania dla rodziców, dlatego ważna jest ich edukacja. Jeszcze raz powtarzam, że ta wiedza dzieci i młodzieży bardzo jest tutaj ważna. A decydenci politycy także, bo powinniśmy się domagać lepszych legislacji, które chronią dane osobowe najmłodszych, ale także po to, żeby prawnicy na przykład opracowywali lepsze regulaminy. Bo znowu przytoczę tutaj te regulaminy, kto każdy, kto ma konto na Facebooku czy w Google'ach podpisywał, tak, że użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję, zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem i tak dalej, i tak dalej. Ale problem nie jest w tym, że nie czytamy, tylko dlaczego nie czytamy. Ktoś wyliczył, że gdybyśmy chcieli przeczytać regulaminy wszystkich stron internetowych, które odwiedzamy w ciągu roku, to zajęłoby to nam jakieś 76-8 godzinnych dni pracy. No kto może 4 miesiące poświęcić na to, żeby przeczytać te wszystkie regulaminy. Zwykle, czy przy ciasteczkach cookies, czy przy regulaminach, zgadzamy się i akceptujemy to. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, na którą bardzo chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że my dorośli jesteśmy wzorcem osobowościowym dla uczniów i dla naszych dzieci. I jak powiedział profesor Howard Gardner, że nauczyciel często jest potężniejszym wzorcem niż rodzice. Uczniowie nas obserwują i patrzą, jaki my mamy stosunek do tego bezpieczeństwa informacyjnego i do ochrony naszych danych osobowych. I cóż można powiedzieć, no, że my dorośli za dużym zaufaniem darzymy takie pasywne strategie ochrony informacji, czyli właśnie te wszystkie opieramy się, że prawo, że inne osoby, że technologie, że antywirusy, że firewalle nas zabezpieczą. Ulegamy złudnemu poczuciu prywatności i bezpieczeństwa, kiedy rejestrujemy się na stronach wymagających rejestracji. Nie uwzględniamy, że informacje osobiste w sieci to także opinie, które wyrażamy, informacje o naszych upodobaniach, nasze aktywności, jakie strony odwiedzamy, czego szukamy, materiały multimedialne, które ściągamy.
Myślę, że o mnie już tam pewnie jakieś najgorsze są opinie, no bo ja ciągle szukam jakiegoś sextingu, cyberbullyingu i innych zagrożeń, więc podejrzewam, że no, niezłą już mam kartotekę wśród tych usługodawców. Wyznajemy nierealistyczny optymizm, to znaczy uważamy, że innym się to przydarzy, a wypadki nam się nie zdarzają. Dotyka nas problem samokontroli. Nawet jeżeli uważamy, że należałoby ten komputer, na którym przenosimy dane, czy tego pendrive'a, na którym przenosimy dane uczniów do domu, jakoś zabezpieczyć, no to wysiłek z tym związany powoduje, że odkładamy to w nieznaną przyszłość. Udostępniamy, a znam takie przypadki, nasze komputery nieuprawnionym użytkownikom, na przykład uczniom, w tym celu, żeby uzupełnili jakąś dokumentację. No, to też są te błędy, to są też zauważone przez uczniów, bo to uczniowie mi podpowiedzieli, prawda, że dorośli na ogół noszą ze sobą, czy rodzice, wszystkie dokumenty, niezależnie od tego, czy ich potrzebują, czy nie, że zapisują hasła na kartkach, czy na stronach internetowych, na portalach, a potem ja siadam i mam już łatwy dostęp. Że pozostawiamy dowody osobiste w zastaw. No tutaj już po raz któryś powtarzam się, konferencja Bezpieczeństwo Informacyjne Dzieci i Młodzieży w Internecie. Ponad 400 uczestników, nauczycieli. Wszyscy lub większość zostawiają dowód osobisty, żeby wypożyczyć urządzenie do tłumaczenia symultanicznego. Tak? I to już nie jest tylko zachowanie takie jakieś, no, nie chcę tu użyć nieodpowiednio mocnego słowa, ale nie tylko takie nieważne, ale też jest to wykroczenie, nawet administracyjne. No, nie wylogowujemy się z różnych systemów. Zapominamy o zabezpieczaniu urządzeń mobilnych. A ileż razy otrzymałam z różnych ważnych instytucji maile, gdzie była cała lista odbiorców tej wiadomości. Nie wykorzystujemy opcji kopii ukrytej. No, to też na podstawie badań. Używamy danych osobowych do haseł, do tworzenia haseł. Zapamiętujemy hasła w przeglądarkach. Gromadzimy dane na komputerach podłączonych do sieci. No, przenosimy dane uczniów na niezabezpieczonych urządzeniach. I stara prawda też było już tutaj przywoływane. Mówi, że człowiek jest zazwyczaj najsłabszym ogniwem wszelkich zabezpieczeń. I zamiast suchych reguł i zakazów, lepiej zadbać o edukację. I tutaj już chciałam zaprosić Państwa, 19 listopada w ośrodku naszym będą tak zwane otwarte konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat ochrony danych osobowych w szkole. Otwarte konsultacje polegają na tym, że się przychodzi i się jest tak długo, aż prowadzący odpowiedzą na wszystkie pytania zainteresowanych osób. Wtedy jest właśnie miejsce na to zadawanie pytań konkretnych, tylko że jak prosimy, przygotujcie pytania, to na ogół wszyscy przychodzą i oczekują wykładu, a nie rozwiązania konkretnego problemu. Gdyby ktoś z Państwa chciał ze mną się skontaktować, to jest adres mailowy do mnie. I jeszcze pokażę Państwu G. Gregor, a reszta tak jak domena ośrodkowa. Jeszcze pokażę Państwu ten adres. To jest, proszę Państwa, blog, jaki prowadzimy w naszej pracowni edukacji dla bezpieczeństwa i zdrowia, dodo.bezpiecznie.blogspot.com. Czyli ja też używam z chmury, też korzystam z aplikacji w chmurze, też korzystam z różnych jej usług. Tak? I tam postaramy się zamieścić te prezentacje, które Państwo dzisiaj obejrzeli i wysłuchali, no, a także informacje o tym spotkaniu w zakresie otwartych konsultacji na temat ochrony danych osobowych. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za mój głos,
ale niestety dopadła mnie. A teraz, ponieważ będzie w to także zamieszany nasz moderator naszej konferencji, to bardzo proszę moich kolegów, panów Janusza Stanisława Wierzyńskiego i Michała Grześlaka z Ośrodka Edukacji Informatycznej Zastosowań Komputerów o zaprezentowanie tematu Bezpieczeństwo Szkolnej Infrastruktury Informatycznej, czyli łącza, hasła, filtry, monitoring itd. To ja, to jest Janusz. Proszę Janusz, mikrofon. No dobrze, zaczynamy od tematu bezpieczeństwo szkolnej infrastruktury informatycznej. Ale pytanie do Państwa na początek. Co to jest? Co to jest ta infrastruktura? Co ma być bezpieczne? Sieć. Tylko sieć? Wszystkie komputery, tak? Tylko komputery? Talerze w stołówce. Talerze? Ale to nie informatyczne. Chyba, że pani kucharka ma talerz taki na zewnątrz i ogląda modę na sukces. No cóż, ja witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli zastanowić się nad tą szkolną infrastrukturę, nad szkolną, nad szkolnym bezpieczeństwem, można powiedzieć PIK-u, rozumianego jako technologie informacyjno-komunikacyjne, to tych elementów mamy na pewno kilka. Począwszy od urządzeń, to nie tylko komputery, ale dzisiaj to też tablety, telefony komórkowe, wszystko co do sieci moglibyśmy podłączyć. No tak, to Państwo powiedzieli, ale co jeszcze? Tak. Bo widzę, że stawiasz na więcej miejsca. Sieć lokalna, tak? To co też zostało wspomniane. Ale to również infrastruktura taka typowo uzupełniająca. Od sieci elektrycznej, poprzez stojak na tablicę, po projektory i wszystkie urządzenia, które w tej naszej sieci będą działały. Tutaj się kłania tak naprawdę bezpieczeństwo BHP, o którym dzisiaj nie będziemy mówili, ale to też jest element bezpieczeństwa całej tej infrastruktury. Oczywiście dostęp do sieci przewodowej, bezprzewodowej i dostęp do samego internetu. No tak, tak, bo sieć to nie tylko, tylko internet, bo my często rozumiemy sieć jako, jako internet, ale musimy pamiętać, że ta sieć, ten internet do tych komputerów w szkole jest jakoś dostarczony, tak? I czy to będą kabelki, czy to będzie sieć bezprzewodowa? Nie ma większego znaczenia. Ale to mamy inne pytanie do Państwa. Po co tak naprawdę sieć w szkole? Do czego ona ma służyć? Jakbyśmy mieli dzisiaj zdefiniować, dzisiaj było na wykładach dużo na temat tego, że powinniśmy usiąść i najpierw się zastanowić na przykład nad tym bezpieczeństwem i wprowadzeniem jakichś procedur, norm. To przekazywanie informacji. To czego jeszcze? To zdobywanie informacji. Do komunikowania się, do kontaktu. Do pracy w grupie. Czyli z tego, co Państwo mówicie, to zarówno do tych celów edukacyjnych, czyli do pracy z młodzieżą, jak i do celów administracyjnych, bo i tu komunikację i pracę grupową mogę wykorzystać. Tak? Czyli bardzo szeroki zasięg tej sieci. No właśnie, tak naprawdę do wykorzystania, tak naprawdę to jest TIC, tak? Co to znaczy TIC, proszę Państwa? No to już wszyscy wiemy. No to my tak się domyślamy. Ale chcielibyśmy to usłyszeć z sali też. Nie od grażynki. No właśnie. Brawo. Sami to też dzisiaj powiedzieliśmy. Ale my wolimy mówić, właściwie rozmawiać o tym, że ten TIC warto rozwijać dzisiaj troszkę inaczej. Szczególnie w kontekście. Tak, bo zwróćcie Państwo uwagę, że TIC, tak, to cały czas mówimy o tym sprzęcie. Prawda? A przynajmniej tak nam się kojarzy. A tak nam się to kojarzy. Natomiast my chcielibyśmy rozwinąć ten TIC trochę inaczej. Tak naprawdę jako treści, o tym powiedzieliśmy, zdobywanie treści, zdobywanie, dzielenie się tymi treściami, wytwarzanie treści. Infrastruktura, która te wszystkie działania na treściach umożliwia i to, o czym Grażynka między innymi dzisiaj dużo mówiła, kompetencje.
kompetencje nie tylko w wytwarzaniu, zdobywaniu, sortowaniu tej informacji, ale kompetencje na przykład w bezpiecznym korzystaniu z sieci. Ale tak naprawdę w posługiwaniu się tą siecią, bo ileż przypadków jest w szkołach w Polsce, gdzie tablica interaktywna jest wykorzystywana tylko do tego, żeby na niej coś napisać z takim markerem do białej tablicy. Czyli chcesz powiedzieć, że zastępuje białą tablicę, ale tak, nic więcej. Jest trochę droższy wersją białej tablicy. Okej. Okay. Jeżeli w ten sposób sobie zdefiniujemy zadania sieci, udostępnianie treści, to bardzo ważne jest bezpieczeństwo tej sieci, jej wydajność i dostępność. No tak, bo co z tego, że ja mam sieć w szkole, jak nie mogę z niej skorzystać? Wtedy kiedy potrzebuję, czyli w dowolnej sali, w dowolnym momencie, na dowolnym urządzeniu. Tak, chcę wziąć dzieci na przykład do pracowni biologicznej i pokazać im, jak wygląda komórka. A liściu na przykład, tak? Ale żeś wymyślił. Tak, mi przyszło do głowy. No dobrze, w każdym momencie... A internet nie działa, oczywiście, do tego zmierzałem. W każdym momencie może być przydatna. Czyli jeżeli znowuż mówimy o sieci dzisiaj w szkole, jej bezpieczeństwie między innymi, to dla mnie, jako dla nauczyciela, żebym ja się czuł bezpiecznym, to też ważne jest, żeby na tej lekcji biologii zadziałało mi również sieć, internet, moje urządzenie. Mikrofon, żeby działał. Też się przydaje czasem. Czyli na pewno należałoby zacząć od zaplanowania pod kątem wydajności i dostępności naszej sieci. Bezpieczeństwo nam wyjdzie przy okazji. A jeżeli mamy rozpatrywać dzisiaj sieć w szkole, to oczywiście najczęściej wyobrażamy sobie taką chmurkę. No tak, ale ja myślę, że ta sieć szkolna to dzisiaj to już nie tylko ta jedna chmurka. No zdecydowanie nie. Ta chmurka jest zazwyczaj z czymś połączona. Bez internetu właściwie sieć szkolna dzisiaj nie ma prawa bytu. Mamy dwie chmurki, sieć naszą lokalną i dostęp do sieci internet, które są połączone najczęściej jakimś urządzeniem. W naszej sieci szkolnej możemy zidentyfikować pracownie multimedialne czy pracownie informatyczne. Możemy zidentyfikować tak naprawdę komputery służące administracji, chociażby w sekretariacie u dyrektora, czy w pokoju nauczycielskim. Bywają takie. Czasem się zdarza jakiś taki, który spadł z pracowni. Plus serwery świadczące różne usługi. Chociażby dziennika elektronicznego, część szkół nadal ma taki serwer u siebie w szkole. Wydaje się, że u ciebie też taki. No nie, u mnie to już jest. No dobra, to pomijmy. Ale coraz więcej usług, tak naprawdę... Mam Office 365 u nas w szkole. Co? Office 365 mam. No właśnie, coraz więcej usług przenosimy do tej chmury zewnętrznej, do internetu. Coraz więcej takich usług, które wykorzystujemy na co dzień, nie tylko w życiu prywatnym, ale także w szkole, chociażby właśnie dostęp do dzienników elektronicznych, czy wspomniana usługa Office'a, 365 Google'a, czy czegokolwiek innego. Więc także serwisy hostowane przez szkołę, jak szkolna strona. Też mamy. Tak, to wszystko jest dzisiaj gdzieś w sieci. I to są dwa elementy, tak? Sama sieć nasza lokalna plus internet. Ale teraz my to wykorzystujemy w jakiś sposób w szkole. No, na pewno na różnych urządzeniach. Ale ma jakąś fajną szkołę, ma strasznie dużo tych urządzeń, takich mobilnych. Myślę, że nawet jeżeli dzisiaj w szkole jest mniej, to w prywatnych kieszeniach uczniów i nauczycieli te urządzenia mobilne możemy spotkać. Bo możemy je podzielić tak naprawdę na szkolne, prywatne, mobilne i stacjonarne. Ale w szkołach już są zakazy. Do tego myślę, że też dojdziemy. Jeżeli chodzi o dalszy element naszej sieci, to my sami, jako użytkownicy, administracyjni, nauczyciele, uczniowie czy goście. Gośćmi mogą być na przykład rodzice, którzy przychodzą na zebranie do szkoły. A wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy dziennik elektroniczny, to tam w tych przepisach, nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę, było podkreślone, że ma być darmowy dostęp do danych. No ten rodzic, który przychodzi, być może będzie chciał wyświetlić sobie przed spotkaniem z nauczycielem podczas zebrania uwagi, które były zebrane dla jego dziecka. Tak? Czyli chociażby pod tym kątem udostępnienie sieci gościom w szkole może być istotne. No i w końcu zastosowania, o których wspomnieliśmy, edukacyjne, administracyjne. Mój mikrofon robi psikusy. I prywatne. Żeby trzymać ust. I to wszystko
połączone w jedną sieć, którą dzisiaj zarządzamy w placówce. W szkole, przedszkolu, ale w naszym ośrodku. Powiem ci tak strasznie na nowe myślałeś, że mamy administratora jakiegoś, który tym zarządzał? Nie ma, no dobrze. Mimo odważnej, żeby się zgłosić. Nie ma, to możesz kontynuuj, jak to powinno wyglądać. No dobrze. Żeby to wszystko nam działało w sposób i bezpieczny, i wydajny, potrzebna jest nam identyfikacja urządzeń i użytkowników, ale także priorytet dostępu, czy podział łącza internetowego. No tak, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że mamy tu jedno takie zwykłe łącze, a na przykład administrator nie robi takich rzeczy. Na przykład pani sekretarka chce obejrzeć sobie ostatni odcinek serialu, który ogląda, ale go nie widziała, bo była na jakiejś imprezie i próbuje go ściągnąć w czasie, kiedy my chcemy poprowadzić lekcje na platformie edukacyjnej. Co się wtedy dzieje? No nic. No nic się nie dzieje, tak? Bo ona ściąga film, a my nie możemy się zalogować, tak? Bo nasze łącze niestety nie ma priorytetu. Przepraszam, wezmę ten mikrofon, może będzie troszkę lepiej. To jeszcze był bieda, a nauczyciele, którzy w tym czasie prowadzą inne lekcje i chcieliby skorzystać z dziennika elektronicznego i nie mogą się do niego dostać, bo łącze zostało zapchane. To nie musi być sekretariat. To może być lekcja multimedialna, gdzie właśnie uczniowie publikują swoje filmy. Wystarczy przy źle skonfigurowanej sieci, żeby zatkać nasze łącze internetowe i wtedy idea dziennika elektronicznego właściwie przestaje działać. Stąd priorytet w dostępie i podział tego łącza mogą być bardzo, bardzo ważne. A więc kwestia wydajności. Nasza szkoła, często podpięta jakimś urządzeniem, to usługi dostępowe internetu, często dostaje w odpowiedzi, kiedy chce zwiększyć swoje łącze, że nie ma możliwości technicznych. Ale co możemy zrobić? No, i co robimy często w szkole? Co robimy? No zawsze możemy wydzielić jakieś punkty, które są strategiczne, na przykład administrację, panią kadrową, i podłączyć je dodatkowymi łączami internetowymi od takiej samej małej przepustowości. Tylko, że zobaczcie Państwo, w tym obrazku widać to, że to niestety jest kłopot, bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tak naprawdę mamy trzy kanały, którymi te informacje mogą od nas, dane mogą wypływać. Trzy kanały? To również. Niestety. Nie mam dzisiaj szczęścia do mikrofonów. Ale to również bezpieczeństwo w postaci chociażby filtracji dostępu do treści niepożądanych czy monitoringu. Musimy o trzy różne sieci zadbać oddzielnie, je skonfigurować. Co więcej, jeżeli w jednej z pracowni właśnie publikują te filmy i potrzebują mieć trzy przełącze, to już nie skorzystają z tych dwóch pozostałych podłączeń do internetu, żeby przyspieszyć sobie pracę, bo są w oddzielnej podsieci. Czy jest jakieś rozwiązanie? Macie Państwo pomysł, jak to zrobić, żeby te trzy łącza były tak naprawdę jednym? Warto wiedzieć, że dzisiaj mamy dostępne, także do szkoły, urządzenia, które potrafią zagregować. Do jednego urządzenia jesteśmy w stanie te trzy oddzielne podłączenia dodać i zagregować tak naprawdę w postaci jednego łącza. To zwiększa i wydajność, i bezpieczeństwo, bo mamy te trzy podłączenia widoczne tak naprawdę jako jedno, które mogę w sposób bezpieczny monitorować, filtrować treści, ale także balansować obciążenie. Trzy niezależne, podłączone do jednego urządzenia. I tak naprawdę dziś, gdy mamy planować, zastanawiać się nad bezpieczeństwem, wydajnością naszej sieci, warto wziąć to pod uwagę. Nie robić oddzielnej sieci, oddzielnie podłączone do internetu, bo dziś mając nierzadko ponad 100 urządzeń podłączonych do sieci w szkole, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, podłączając je do różnych sieci. Jeżeli weźmiemy pod uwagę różnorodność naszych urządzeń, od stacjonarnych przez mobilne, przez szkolne, prywatne, to w przypadku urządzeń stacjonarnych dosyć łatwo jest je do naszej sieci podłączyć. Dlaczego, Michał? Dlaczego? No bo po prostu trzeba dociągnąć jeszcze jeden kabelek, tak? Jeśli mamy dziurkę w porcie, tak, to słuchaj, no to możemy ją tam wepchnąć i tyle. Natomiast zobaczcie Państwo, jeśli już mamy ten internet zagregowany, jak ładnie to Janusz powiedział, to
no to łącze zaczyna mieć jakieś duże, wysokie przepływy. I teraz aż się kusi, żeby dodać jeszcze coś, co będzie dawało nam na terenie szkoły ten internet bezprzewodowy, z którego będziemy mogli korzystać na tych urządzeniach mobilnych, szkolnych czy prywatnych, po prostu na urządzeniach nauczycieli, które mamy w kieszeni. Jak to się dzisiaj odbywa? Kupujemy router, kabelek, podłączamy, jesteśmy zadowoleni. Gdzieś przy biurku, na przykład w sali informatycznej, przy biurku nauczyciela stoi sobie routerek i podłączamy to urządzenia. Pytanie do Państwa jest takie, ile kosztuje taki router, na który szkoła wydaje pieniądze często, żeby zrobić internet bezprzewodowy? Stówkę, tak? Aż koło tego. 150. A teraz wyobraźmy sobie, że mamy w szkole mobilną pracownię. Notebooków, tabletów. No właśnie, idea mobilności polega na tym, że ja chcę mieć w każdej sali. To co, teraz do każdej sali kupię taki routerek? No ale przecież ta stówka to niedużo. Dokładnie, więc też warto wziąć pod uwagę, że jeżeli chcemy w naszej szkole mieć wdrożoną, wydajną mobilną sieć, to przede wszystkim ta sieć musi być między innymi dostępna, bo inaczej idea mobilnej pracowni mija się z celem. Czyli powinien ten dostęp być na całym terenie, łącznie z boiskiem. Pytanie jest tylko, czy wystarczy sprzęt klasy domowej za 100 zł. Jeżeli ja faktycznie podłączę w każdej sali taki sprzęt, to co ja mam? Ja mam oddzielne routery najczęściej, którymi muszę każdy skonfigurować. Jeżeli chcę mieć bezpieczeństwo, to ustanowić tam hasło, ustanowić ewentualnie filtrację, bądź reguły, komu wolno się podłączać, komu się nie wolno podłączać. Tak, ja muszę jeszcze mówić takie szczegóły jak hasła, filtracje, ale tak naprawdę przecież te routery pracują w zasadzie tylko na 14 kanałach, a te kanały nie powinny się ukrywać, zgadza się? Zgadza się. A teraz, jeśli będziemy mieli tych access pointów kilkanaście, no to tak naprawdę te pasma, które są dostępne, to w zasadzie ich jest, tak które się pokrywają, ze trzy. Powiedzieli, że wchodzę w szczegóły. No przepraszam. Generalnie Michał chciał powiedzieć, że jak postawimy w salach obok siebie kilka takich routerów, to one najzwyczajniej się będą siebie zakłócały, więc nie będą tak wydajne, jak być powinny. Jeżeli wrócimy do naszych kryteriów, to ta nasza sieć ani nie będzie do końca wydajna, bo nigdy tego nie skonfigurujemy w taki sposób wydajna, ani bezpieczna, dostępna, to przy obniżonej wydajności pewnie też nie. W dodatku spotkaliśmy się też z pomysłami, że po co dzisiaj ciągnąć kable po całej szkole i podłączać urządzenia dostępowe do sieci bezprzewodowej za pomocą kabelka. Przecież one pracują bezprzewodowo, to podłączmy je bezprzewodowo. Pamiętajmy, że wtedy połowa przepustowości co najmniej idzie na to, żeby te urządzenia między sobą się komunikowały, zamiast na podłączenie użytkownika. Więc znowuż mamy bardzo ważną kwestię, w jaki sposób rozplanować sieć bezprzewodową u siebie w szkole. Co więcej, jeżeli w ten sposób, w sposób domowy organizujemy naszą sieć bezprzewodową, to właściwie w tym momencie wszystkie te urządzenia, niezależnie czy szkolne, czy prywatne, widzą siebie nawzajem, a przynajmniej mogą. Nie mamy żadnego zabezpieczenia na ten wypadek. A czy bezpiecznie jest, jeżeli z prywatnego urządzenia będę miał dostęp do komputera w sekretariacie, do komputera szkolnego psychologa? No nie. Żadne normy i żadne przepisy na to tak naprawdę nie pozwalają. Dzisiaj było dosyć dużo na ten temat. Powinniśmy wydzielić ewentualnie podsieć na urządzenia prywatne. Ba! Czy ten poziom, Michale, wystarczy? Myślę, że nie, dlatego że czasem z urządzeń prywatnych będą korzystali nauczyciele, którzy będą chcieli uzupełniać na przykład dziennik elektroniczny. Dokładnie, a więc powinniśmy jeszcze wydzielić też sieć administracyjną, zarówno w tej sieci przewodowej, oddzielić ją od sieci edukacyjnej, jak i od sieci do podłączenia urządzeń prywatnych. Po pierwsze, taki podział umożliwi nam podział pasma internetowego. Na przykład na cele administracyjne 30% tego dostępnego łącza internetowego, 60% na podsieć edukacyjną, nie więcej pewnie niż 10% dzisiaj na prywatną, żeby i nauczyciel uczniów na przykład sprawdzić prywatnego maila. Do każdej z tych sieci. Albo wejść na Facebooka, tak? Jak?
To będzie zależało od naszej polityki. Dlatego, że ja teraz w każdej tej sieci mogę ustanowić odpowiednie reguły. Co wolno, a czego nie wolno. No i właśnie. To też jest bardzo ważne pod kątem bezpieczeństwa. Na przykład dyrektor będzie mógł wchodzić na Facebooka, a nauczyciel będzie. Na przykład tak. Założywszy, że jeszcze wydzielimy sobie też sieć bezprzewodową administracyjną, to każdy z użytkowników będzie mógł się zalogować do określonej sieci. Wszyscy być może będą się mogli zalogować do sieci prywatnej, ale w zależności od tego, jakim jestem użytkownikiem, na przykład do sieci administracyjnej, zalogować się nie będę mógł jako uczeń. Ale czy ty, Janusz, próbujesz mi tutaj powiedzieć Państwu, że każdy, na przykład dyrektor, będzie miał trzy hasła, żeby zalogować się do sieci edukacyjnej i będzie miał nazwę użytkownika? Absolutnie nie. Wystarczy, jeżeli będziemy mieć to sprytnie rozwiązane jedno hasło, jedno konto, a ja wybieram, na jakiej sieci się chcę podłączyć, w zależności, jakim jestem użytkownikiem, jaką sieć wybrałem. Jedno logowanie i dostaję odpowiedni poziom uprawnień. A sieci są od siebie odseparowane, więc są bezpieczne. Czyli uczeń na przykład do sieci administracyjnej dostępu mieć nie będzie. No tak, ale co z bezpieczeństwem właśnie? No, to są podstawy bezpieczeństwa, tak? Tu też padło o tym, że dzieciaki znają w większości zasady tworzenia bezpiecznych haseł. Na przykład do tych haseł trzeba będzie trzeba nawiązać. Bo sieć szkolna, lokalna, definiowana jest przez dostęp i przez urządzenia, prywatne i szkolne. To wszystko powinno być tak naprawdę spisane odpowiednio w regulaminie szkolnym, bo mamy prawo wiedzieć, jakie przepisy nas obowiązują, ale przede wszystkim regulamin szkolny, który często jest publikowany w sieci. Można sobie dzisiaj popatrzeć na te regulaminy. Jest napisany językiem na przykład niedostosowanym do wieku ucznia. Więc na to chcieliśmy zwrócić uwagę. Powinien być i do przeczytania, ale przede wszystkim do zrozumienia i do omówienia z uczniami w sposób zrozumiały dla nich. Co więcej, w tym regulaminie powinniśmy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. W zależności od naszej przepustowości i dostępności sieci, na początek priorytet mają wszystkie zastosowania szkolne, dopiero później ewentualnie dostęp prywatny. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, powinno być jasno określone, jakie zabezpieczenia w naszej sieci są stosowane, na przykład obowiązek pilnowania własnego konta i hasła, informacja dotycząca filtracji treści, czy opisany monitoring. Monitoring nie w sensie kamer, tylko tego, co my gromadzimy w naszej sieci, jeżeli chodzi o aktywność użytkowników, choćby w dostępie do internetu. I że każdy na przykład ma prawo podejrzeć, jeżeli zażąda. Oczywiście, że ma. Ale my to gromadzimy, bo takie mamy też zobowiązanie. Cokolwiek ktoś rozrabia w sieci szkolnej, kto odpowiada za to? Zawsze dyrektor. Co najwyżej do celi może zabrać administratora szkolnej sieci, ale jest to obowiązkiem dyrektora. Na pewno powinniśmy, no właśnie, taki system monitorowania wprowadzić. Zdrowy, to znaczy wszyscy wiedzą co i dlaczego jest zbierane i gdzie jest dostępne. I nie zbieramy nadmiarowych danych. Ale niestety w szkole jest to niezwykle istotne. Żeby to oczywiście miało sens, każdy ma, tak jak powiedzieliśmy, jedno konto, jedno hasło i obowiązek pilnowania tego hasła i odpowiedzialność. Dokładnie tak. Jakby niewyobrażalne jest coś takiego, że mamy hasło do komputerów w szkole dla nauczycieli, które nazwą użytkownika nauczyciel, z której korzystają wszyscy nauczyciele i po stronie jakiejś osoby. No dlaczego? Dlatego, że jeśli coś się stanie w tej sieci, coś wypłynie gdzieś, coś się zadzieje, no to kto będzie odpowiadał za to, że na przykład do głównego inspektora danych osobowych płynie mail z na przykład danymi wszystkich uczniów ze szkoły. No i nasz administrator określi, że to zrobił nauczyciel. A to był Józio z drugiej C, który przechwycił hasło nauczyciela. A propos, kiedy uczniowie przechwytują hasło nauczyciela? Na lekcji. Ale na której lekcji? Na pierwszej lekcji. Najczęściej wtedy, kiedy idą do odpowiedzi, a nauczyciel się loguje do dziennika elektronicznego, tak, żeby mu wpisać ocenę. To też już padało dzisiaj, chyba nawet kilkukrotnie. Najsłabszym ogniwem jest człowiek, jeżeli chodzi o systemy zabezpieczeń. Możemy mieć najlepsze. Jeżeli nie będziemy mieć świadomości, my jako nauczyciele, my jako dyrekcja,
my jako uczniowie, to nic z tego oczywiście nie wyjdzie. Stąd było to rozwinięcie kompetencji. Oczywiście separacja sieci po to, żeby odseparować dane, które znajdują się w sieci administracyjnej od całej reszty sieci wykorzystywanej do celów edukacyjnych. To, co jest niezwykle ważne, to przykład chociażby z komputerem szkolnego psychologa. Tam będą dane wręcz wrażliwe być może zapisane. Na pewno dostęp do takiego komputera powinien być bardzo mocno zabezpieczony, jeżeli mówimy o sieci. Nie tylko hasło jest tutaj ważne, chociaż hasło oczywiście też, ale na przykład szyfrowanie danych może być bardzo istotną rzeczą. Jeżeli jesteśmy przy haśle, no cóż, powinno być zmieniane regularnie i to też jesteśmy w stanie wymusić. Natomiast to powinno być łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia. Natomiast co się dzieje, jeżeli wprowadzimy politykę wymuszoną haseł, które zawierają małe, duże litery, cyfry, co najmniej dwa znaki przystankowe itd., itd.? Wszyscy zapominają, więc mamy przylepioną do monitora żółtą karteczkę z hasłem. Poziom bezpieczeństwa 0. Więc też nie możemy z tym przesadzić. No i oczywiście to, o czym wspomnieliśmy, ostrożnie wpisywane hasło, dotyczy to przede wszystkim nas, ale już stanowi element właściwie niezbędny od początku nauki, żeby przyzwyczajać uczniów do tego, żeby chronili. Bo dzisiaj to może nie jest aż tak istotne w przypadku hasła do komputera szkolnego, ale będzie niezwykle istotne zaraz, gdy tylko będą mieli pierwsze konto bankowe. Więc im wcześniej będą tego świadomi, tym będzie to lepiej uświadomione. Oczywiście przede wszystkim dotyczy to haseł administracji szkolnej, naszych nauczycielskich, ale powinno być wdrażane. No pytanie jest takie, czy ucznia w klasach 1-3 szkoły podstawowej uczyć zapamiętywania i wpisywania hasła? Jak Państwo sądzicie? Oczywiście, że tak. Im wcześniej zaczniemy, tym lepsze. Oczywiście to hasło znowuż musi być krótkie i faktycznie łatwe do zapamiętania dla tego dzieciaka, ale im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Zdecydowanie tak. Tak jak też było dzisiaj, najsłabsze ogniwo to zawsze człowiek. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście historię, jak jedną z dużych korporacji złamali. Tak? Duże korporacje mają zabezpieczenia, serwery są bardzo restrykcyjnie chronione. Natomiast co zrobili włamywacze, przestępcy, żeby się dostać do tej sieci? Rozrzucili pendrive'y ze szkodliwym kodem na parkingu firmy i tylko poczekali, aż ktoś się załoguje i sprawdzi, co jest na tym pendrive'ie. Wystarczyło do tego, żeby zainfekować komputer i wysyłać chronione dane. Dokładnie tak. Jeżeli w takim razie wrócimy do naszej sieci lokalnej, to trzy elementy właściwie powinniśmy w niej zawsze mieć wdrożone. Pierwszy element dotyczy katalogu użytkowników. Każdy użytkownik powinien w takiej sieci mieć swoją nazwę i oczywiście indywidualne hasło. Drugim elementem jest lista stron zabronionych lub dozwolonych, czyli inaczej mówiąc filtracja treści. Ona jest konieczna dla uczniów najmłodszych, żeby przypadkiem gdzieś się nie dostali, ale warto pamiętać o drugiej stronie medalu, że jest zupełnie niewystarczającym środkiem, jeżeli chodzi o uczniów starszych, bo ci zawsze będą szukać, w jaki sposób ominąć taką filtrację. Dlatego w przypadku uczniów starszych bardzo ważny jest i monitoring, czyli nasz trzeci element, plus uświadomienie. Często, mimo wszystko, nadal z tych ankiet też to wynika, że mamy takie poczucie anonimowości w sieci internet. A prosta lekcja, na której pokażemy, jakie dane są gromadzone w szkolnej sieci na temat naszej działalności, no cóż, włącza bardzo szybko autocenzurę. Bo zaczyna nam się gdzieś tam w główce palić lampeczka czerwona, kurczę, oni w każdej chwili mogą zobaczyć, gdzie ja byłem. A to uczy przede wszystkim na niezwykle przydatnej w życiu informacji, że ja jestem śledzony w sieci. Żebym nie wiem, co robił, te dane o mnie zapisują mój operator internetu, mój operator sieci komórkowej, ba, jest w stanie to, o czym dzisiaj była mowa, wykorzystać je do różnych analiz. Tak, autocenzura jest bardzo skuteczna, aczkolwiek to, co mówiłem, że po wykładzie
oni się będą pilnowali, to nie bardzo się sprawdza. Ja to kilkanaście lat temu przećwiczyłem, zrobiłem taką fantastyczną lekcję u siebie w gimnazjum. Właśnie o bezpieczeństwie, o hasłach, żeby uważali, gdzie te hasła wpisują, czy te adresy są wszystkie dobre. To takie zapytanie na siebie, nie ma już tylko bez giełdy, żebyśmy mogli kończyć. To było 15 lat temu, było jeszcze latami. Jak gdyby stworzyłem stronę na szkolnym serwerze, która wyglądała identycznie jak strona pewnego portalu społecznościowego. Już dzisiaj nieistniejącego. Tak, i poprosiłem uczniów, żeby zawsze myśmy porozmawiali o bezpieczeństwie, oni wiedzieli, że mają sprawdzać te adresy, czy one są dobre. A jakie już było ich zdziwienie, kiedy nie mogli się zalogować na tego ich portalu społecznościowego pod koniec tej lekcji. A jakie już było ich zdziwienie, jak poprosiłem ich, żeby przełamali tą stronę, na której się logowali przez hasła.txt i tam w pięknej tabelce pokazało się ich nazwę użytkowników z ich wulgarnymi hasłami. Było to gimnazjum tutaj, więc stąd te hasła były może niepolityczne. To było dawno, dzisiaj bym się do takiego chwytu bym się nie posunął. Tak, ale być może taki chwyt właśnie dopiero nam uświadamia, jak bardzo łatwo jest się nabrać. Bo sama lekcja bez konkretnego przykładu nie zawsze jest skuteczna i to doskonale jako nauczyciele wiemy. Najlepiej uczymy się przez doświadczenie. Okej. Administracja i utrzymanie. Jeżeli w tym kontekście mielibyśmy rozważać nasze bezpieczeństwo i zaczęlibyśmy od szkolnych urządzeń, to ich dzisiaj, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo wiele. Same komputery to zabezpieczenia, konta, hasła, wirusy, filtracja treści, zdalne sterowanie, monitoring. Żeby to wdrożyć, potrzebny jest administrator. No i kiedyś było łatwo, tak? Bo kiedyś administrator miał 10 komputerów i mógł się przebiec po szkole w zasadzie, zainstalować ten program do filtracji treści, antywirusa i to nie zajmowało dużo czasu. Ale dzisiaj skala jest dużo, dużo większa. A jeżeli dodamy do tego jeszcze uczenie odpowiedzialności za konta i hasła, prawa ucznia, które trzeba omówić i mnóstwo kolejnych urządzeń, i chcielibyśmy to wszystko zrzucić na naszego administratora, a jak wiemy z tymi urządzeniami mobilnymi mamy różne wersje systemów, różne same systemy w sobie, różny sposób zarządzania. No tak, a przede wszystkim mamy jeszcze kłopot, one nie są nasze, czyli nie możemy na tych urządzeniach ich zainstalować. W momencie, kiedy mówisz o prywatnych, ale ja mówię jeszcze o szkolnych. Tak. Ale tak, jeżeli do tego to wszystko dołożymy, to pojedynczy człowiek nie jest w stanie zarządzać tymi urządzeniami na nich sam. Musi mieć w jakiś sposób centralizowany. Sama filtracja treści, jeżeli nawet mamy program zainstalowany na komputerze szkolnym, przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, co jakiś czas powinniśmy aktualizować listę stron zakazanych, żeby to było w miarę skuteczne? No, minimum codziennie, tak naprawdę to kilka razy dziennie, bo internet tak szybko się zmienia i tak wiele nowych stron powstaje i zmienia się, że właściwie powinniśmy to robić tak często, jak się da. Czy jesteśmy w stanie, mając 100 urządzeń, nawet raz dziennie zrobić taką aktualizację ręcznie? Nie, potrzebujemy... Ale Janusz, gdybyś był takim administratorem, nie wyglądał się, jak wyglądał, żeby był lepszy, szczuplejszy. Pewnie bym trochę musiał się nabiegać. Masz tu rację, to powinniśmy się chyba obaj zapisać na takie zajęcia. Może poszukajmy jakiejś szkoły, gdzie moglibyśmy sobie poadministrować. W dodatku to wszystko powinniśmy jeszcze opisać. I powinno być to dostępne do uczniów, co ich w naszej sieci czeka. Więc to jest jeden problem, jak dzisiaj tym administrować. Drugim problemem są też prywatne urządzenia. I o tej współpracy dzisiaj też było troszeczkę, chociażby z rodzicami. Bo o tym też chcemy powiedzieć, że naszym zadaniem jako szkoły jest oczywiście zarówno uczenie, jak i wychowywanie i przygotowywanie do życia. Ale bez rodziców to wiadomo nie ma najmniejszego sensu, więc chociażby uświadomienie tych zagrożeń oraz uświadomienie, w jaki sposób stosować profilaktykę, jest niezwykle, niezwykle istotne. A oczywiście rodzice, w szczególności przy uczniach niepełnoletnich, powinni też poznać regulamin szkoły, co my stosujemy. No i oczywiście bardzo ważne, regulamin szkoły znany naszym uczniom. Tylko czy skuteczne są zakazy, nakazy, kary? Nie wchodź na takie strony, bo... Bo będziesz się jąkał. Na przykład. Doświadczenia wiemy, że niekoniecznie. Różne rzeczy można w różny sposób rozwiązywać. Chociażby problem, który dotyczy przede wszystkim, choć nie tylko, nauczycieli informatyki. A dzień dobry, ja dzisiaj zapomniałem hasła.
jak ma ten uczeń pracować. Takie problemy, czyli dzwonek dzwoni na lekcji telefonu komórkowego ucznia. No proszę Państwa, w wielu szkołach jest zakaz używania urządzeń mobilnych właśnie z tego względu, żeby one nie przeszkadzały w zajęciach, właśnie przykładowym dzwonki. To jak to rozwiązywać? Na przykład te hasła. Możemy wprowadzić najbardziej upierdliwą na świecie procedurę uzyskania hasła. Idź do sekretariatu, pobierz formularz B53, wypełnij tam imię swoje, nazwisko, w której jesteś w klasie, opisz na 100 słów, dlaczego dzisiaj nie pamiętasz hasła. Tak, napisz jeszcze parę innych informacji o sobie, zostaw to, hasło będzie zmienione pod koniec tygodnia. Oczywiście szkoła nie będzie przetwarzała tych danych wszystkich, tylko wrzuci to formularz do niszczarki, a pan administrator tam szybko zmieni to hasło i udostępni. Ale jak chodzi o samą procedurę uzyskania hasła przez uczniów. Jeżeli kilku uczniów przejdzie to na początku roku, to do końca roku wszystkim się pamięć poprawia. Jeżeli chodzi o dzwonki telefonów na lekcji? Jak wprowadzimy zakaz, to one będą od czasu do czasu dzwoniły. Jak prościej rozwiązać ten problem? Żeby się zgłaszać do odpowiedzi. Tak jest. Wystarczy do regulaminu, na przykład do wymagań edukacyjnych, wprowadzić punkt, który mówi, że formą zgłoszenia się do odpowiedzi jest podniesienie ręki do góry, tam zapisanie się do odpowiedzi, albo wykorzystanie urządzenia jakiegoś elektronicznego, które zasygnalizuje chęć odpowiedzi. No to właśnie zamiast zakazu. Zamiast. Bardzo szybko wszystkie dzwonki zostaną tu. A chodzi o to, żeby nauczyć naszych dzieciaków, naszych uczniów sposobu używania telefonu komórkowego w taki trybie, żeby nie przeszkadzał nikomu, tak? Czyli też kultury, a niestety inaczej zakazami tego nie zrobimy. Dokładnie tak, dlatego że proszę Państwa, ile jest osób tutaj na sali? Prawdopodobnie większość ma telefony komórkowe w kieszeni teraz. Czyli dlaczego my mamy zakazywać czegoś, co jest ogólnie dostępne? Ba, wręcz lepiej jest pozwolić dołączyć ten telefon do sieci szkolnej, bo nad nim wówczas mamy jakąś kontrolę, niż zabraniać i dzieciaki są wtedy zupełnie poza naszą kontrolą, tak? To też warto rozważyć. Ale to co chcesz powiedzieć, że chciałbyś zainstalować na telefonie ucznia jakiś program, żeby go kontrolował, tak? Nie, absolutnie nie. Chcę zwrócić uwagę, wracając jakby do naszego pierwszego slajdu, że nie damy rady dzisiaj właśnie zrobić tego, o czym powiedziałeś, zainstalować na każdym urządzeniu. To, co dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić, to dobrze zaplanować sieć i wdrożyć w samej sieci mechanizmy kontroli, czyli identyfikacji użytkowników, ale także ich monitoringu czy filtracji treści. To urządzenie na styku tak naprawdę naszej sieci lokalnej internetu może to wszystko zrobić. Takie urządzenia są i warto dzisiaj, myśląc o rozwoju naszej infrastruktury i bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o technologię, wziąć pod uwagę, w jaki sposób to zrobić. Ale o tym, w jaki sposób budować tą sieć, w jaki sposób podchodzić do wyboru urządzeń, będziemy za chwilę mogli posłuchać w wykładzie Sieć w Szkole, Szkoła w Sieci, bezpieczna, wygłoszonym przez Daniela, którego już poproszę, żeby się powolutku zaczął podłączać. Daniel Żukowski, firma FEN. Wiele instalacji w szkołach faktycznie zrobionych w takim modelu, o jakim mówimy. Bardziej nam chodzi o to, żeby zaprezentować, na co zwracać uwagę też, wybierając urządzenia, jakie cechy, jakie funkcjonalności powinny mieć wbudowane, by dzisiaj nasza sieć dla nas w szkole była zarządzalna i bezpieczna. Czyli jak wdrożyć to, o czym żeśmy z Michałem mówili. Przy okazji, dopóki jeszcze widzę, Daniel się nie podłączył. Bo się zareklamujemy, tak. To my się zareklamujemy. Będziemy Was serdecznie zapraszali na wtorkowe seminaria, które praktycznie w każdy pracujący wtorek będą się odbywały u nas w ośrodku. Od 16 do 20. Tematyka bardzo różnorodna. Już w najbliższy wtorek to, o czym mówiliśmy dzisiaj, my, o czym będzie mówił Daniel, będzie można też trochę w praktyce. W praktyce będzie można dotknąć tych urządzeń, o których Daniel za chwilę powie. Zadać dodatkowe pytania. Tak, zobaczyć, jak to wygląda.
Adres belszy.net, tam można znaleźć informacje na pierwszych dwóch seminariach. Na temat reszty dzisiaj te informacje powinny się na najbliższe tygodnie pojawić. Forma zgłoszenia, wystarczy wysłać swój pseudonim i adres e-mail po to tylko, żebyśmy wiedzieli, ile osób chce do nas dotrzeć. Sala ma ograniczoną pojemność. Tak naprawdę po to te dane chcemy zebrać, ale mamy nadzieję, że nie zostaną zakwalifikowane jako osobowe, tak? Nie chodzi nam o identyfikację w tym momencie. Seminaria będą jak najbardziej bezpłatne, otwarte, dostępne dla wszystkich. Dlatego serdecznie zapraszamy. Tematyka będzie bardzo różnorodna. Od bezpieczeństwa sieci, po wystąpienia przed kamerą, po wystąpienia publiczne. Także zachęcamy. A my póki co bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Oddajemy głos. Witam serdecznie Państwa. Ja króciutko chciałbym opowiedzieć o tym, w jaki sposób podchodzić do budowania sieci. Jeszcze wrócę na momencik do tego, o czym mówili tutaj chłopacy. Mianowicie, czym jest internet dla ucznia? Po pierwsze, większość uczniów już posiada internet w swoim telefonie komórkowym i oni ten internet przenoszą do tej szkoły. Uczniowie są dosyć, no są młodzi, więc są też krnąbrni, więc jeżeli wydamy im jakieś zakazy, to tym bardziej będą je łamali. I dlatego właśnie to na Was, jako na osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ucznia w szkole, spoczywa odpowiedzialność do tego, żeby tę sieć właściwie zabezpieczyć. No i jak to bezpieczeństwo można zrobić? Po pierwsze, możemy wyłączyć internet w szkole całkowicie, tak? No ale wtedy jest to nie do końca legalne, dlatego że nie realizujemy podstawy programowej, gdyż internet chociażby w pracowniach informatycznych musi być, tak? Czyli ten dzieciak, który się uczy na lekcjach informatyki, musi mieć dostęp do internetu. Możemy pójść w troszeczkę innym kierunku, czyli na przykład wyłączyć internet tylko dzieciakom na ich urządzeniach prywatnych na przykład, żeby się nie mogli logować do sieci bezprzewodowej, która jest dostępna w szkole. No ale to nie do końca jest ok w stosunku do tego, jak dzieciaki żyją, tak? Bo tutaj pani Grażyna też mówiła, dzieci są nauczone żyć już w sieci, tak? One spędzają po 2-3 godziny dziennie w sieci internet i to jest dla nich codzienność, to jest dla nich życie, tak? Oczywiście możemy też zrobić chyba najlepsze możliwe rozwiązanie, czyli zbudować bezpieczną i wydajną sieć w naszej szkole, taką, do której dzieciaki się będą mogły logować, ale która będzie spełniała wymogi prawne. Jakie te wymogi prawne są? Artykuł 4 ustawy o oświacie mówi wprost, że szkoła, która daje dostęp do internetu, jest zobowiązana do tego, żeby zainstalować oprogramowanie bądź urządzenie, które będzie filtrowało treści, czyli będzie oddzielało zboże od plew dostępne w internecie. I taka odpowiedzialność spoczywa na dyrektorze szkoły. Czyli nie przymierzając, każda szkoła musi mieć jakiś filtr. Te filtry mogą być różne. Te filtry mogą być programowe bądź sprzętowe. O różnicach między tymi filtrami zaraz sobie powiemy. A jak powinna wyglądać sieć w szkole i z jakich elementów ją budujemy, żeby ten filtr we właściwym miejscu wrzucić? Po pierwsze, potrzebujemy w szkole router. Router jest to urządzenie, które łączy nam naszą sieć szkolną z siecią internet. Tak? Ono spaja. Na jakie parametry należy zwracać uwagę przy zakupie, przy decyzji o zakupie routera? Po pierwsze, liczba łącz WAN, czyli czy jestem w stanie podłączyć tylko jednego dostawcę internetowego, czy może dwóch, czy może trzech, czy większą liczbę i czy router jest na przykład wyposażony w port USB, do którego mogę wsadzić dongiel z modemem LTE, tak żeby mieć łącze backupowe w sytuacji, gdyby ten główny dostawca internetu padł, żebym mógł się łączyć przez 3G lub przez LTE. Jaką ma wydajność? Wydajność routerów łączy się w przepustowości, czyli w liczbie pakietów na sekundę, którą urządzenie jest w stanie przepuścić. Czy ono jest wyposażone w firewalla z IPS-em oraz z IDS-em i czy obsługuje WLAN-y. To jest bardzo ważny punkt. Czy router obsługuje WLAN-y. WLAN-y, czyli wirtualne sieci lokalne. Czyli czy jesteśmy w stanie na jednej sieci fizycznej wygospodarować kilka sieci, na przykład osobną sieć dla administracji, osobną sieć dla uczniów i tak dalej. Drugim urządzeniem jest UTM, czyli
urządzenie, które będzie nam robiło filtrowanie i będzie nam zapewniało bezpieczeństwo. Takie urządzenie bardzo często jest scalone razem z routerem, czyli właściwie kupując router, możemy kupić router od razu z funkcjonalnością UTM-a. Co powinien być UTM? Po pierwsze, UTM powinien pobierać sobie sygnatury antywirusów, antyspamów, filtrów treści oraz filtrów aplikacji z bazy danych dostarczonej przez producenta danego urządzenia. Należy zwrócić uwagę na to, skąd takie sygnatury są pobierane, jakie to są sygnatury, czego i jak często są też te sygnatury aktualizowane. Należy sprawdzić wydajność takiego urządzenia, czyli przy przyłączonym firewallu, ile pakietów na sekundę jest w stanie przepuścić lub jaką prędkość maksymalną można na tym urządzeniu wycisnąć. Dla szkoły powinno to być przynajmniej 100-150 megabitów. Jakie rodzaje filtrów mamy dostępne? I czy system do raportowania jest dostępny w samym urządzeniu? Czy być może producent danego urządzenia mówi nam, żeby okej, dzisiaj ci sprzedam dosyć tanio UTM-a, ale jak chcesz zrobić jakieś raporty albo chcesz zobaczyć, co robili uczniowie, to musisz mi zapłacić ekstra za jakieś oprogramowanie, które będzie to wyciągało. Też zwróćmy na to uwagę, czy to jest w cenie urządzenia, czy jest osobno. Wreszcie przełączniki, które też muszą być wyposażone w obsługę VLAN-ów. Dobrze by było, jakby miały dodatkowe opcje, takie jak na przykład zasilanie PWA, wtedy sobie bez problemu zasilimy na przykład punkty dostępowe, tudzież kamery, które w szkole też można zainstalować dla zwiększenia bezpieczeństwa fizycznego. Wreszcie sieć bezprzewodową, zwracamy uwagę na standardy, jakie nam oferuje dostawca. Tutaj padło takie hasło, że router można kupić bezprzewodowy za 150 zł. Można kupić, ale w standardzie N. I w standardzie M z prędkością działania, to znaczy z modułem radiowym 2x2 MIMO, który daje nam tam do 300 megabitów. W takim miejscu jak szkoła powinniśmy iść już w standard N, ale działający w oparciu o chipset 3x3, który daje nam 450 megabitów przepływności, lub standard AC, który daje nam nawet do 1,3 gigabita przepływności w sieci bezprzewodowej. Czy jest centralnie sieć bezprzewodowa zarządzana? Na to też musimy zwrócić uwagę. To jest to, co powiedzieli podczas swojego wystąpienia chłopacy, że jeżeli będziemy zadministrowali każdy z punktów dostępowych osobna, to się zajedziemy. To jest niewykonalne. Trzeba mieć jeden kontroler, z którego będziemy sterowali siecią bezprzewodową. Jaka jest przepustowość danego punktu dostępowego i całej sieci jednocześnie i z jakiej technologii korzysta dostawca? Czy jest to technologia mikrokomórkowa, czy jest to technologia wirtualnej komórki? Aktualnie technologia mikrokomórkowa jest troszeczkę schodzącą technologią, jest stara, czyli też zwracamy uwagę, czy producent oferuje nam technologię wirtualnej komórki. No i serwer Radius. Serwer Radius możemy sobie za darmo pobrać z internetu. Jest taka usługa, która się nazywa Free Radius. Można z niej skorzystać, nie trzeba za nią nic płacić. Do czego będzie nam służyć serwer Radius? Do autentykacji użytkowników w naszej sieci, czyli każdy uczeń, nauczyciel, dyrektor, który będzie chciał rozpocząć pracę z siecią internet, będzie musiał się zautentykować, czyli przedstawić się swoim loginem i hasłem, żeby się do sieci zalogować, a serwer Radius zweryfikuje, czy dany użytkownik istnieje. Jeżeli będziemy decydowali się, jeżeli się jeszcze nie zdecydowaliście Państwo na wybranie dostawcy usługi e-dziennika, to zwróćcie uwagę, czy dany dostawca usługi e-dziennika oferuje serwer Radius zintegrowany z e-dziennikiem, bo wtedy nie będziecie musieli drugi raz przepisywać danych uczniów do osobnej bazy danych. Czyli tylko raz wprowadzacie dane uczniów do e-dziennika i te dane są automatycznie do Waszej sieci zasysane. OK. Jak zabezpieczamy tą sieć? Po pierwsze możemy wgrać coś takiego, co się nazywa na przykład cenzor, czyli aplikację na nasz komputer, albo wrzucamy filtr treści na brzegu sieci, czyli tego naszego UTM-a. Jakie są różnice? Jeżeli chodzi o filtry programowe, to po pierwsze trzeba je zainstalować na wszystkich stacjach. Czyli jeżeli jakaś stacja robocza nie ma tego filtra zainstalowanego lub prywatne urządzenie ucznia nie ma tego filtra, no to nie jest ono chronione. Po drugie, jeżeli dane oprogramowanie pobiera aktualizacje, to pobiera je każda stacja zasobna. Czyli zamula nam to niejako łącze internetowe. Dodatkowo je wysyca. Chronione są... taka aplikacja jest podatna na
mądrych uczniów, czyli takich, którzy potrafią wyłączyć tą aplikację, wejść sobie do MS Configa w systemie operacyjnym Windows i wyłączyć na przykład tą aplikację ze startu programów i po restarcie z komputera dana aplikacja już nie jest uruchomiona i nie chroni naszej maszyny. Taka aplikacja instalowana jest na każdej stacji. Na każdej jednej stacji, nie? Czyli każda jedna stacja musi mieć osobno wykupioną licencję, osobno się subskrybować i tak dalej. Nie chronimy też sieci bezprzewodowej, czyli te prywatne urządzenia uczniów, które wchodzą nam do szkoły, nie są chronione, no bo musielibyśmy wykupić też licencję na prywatne urządzenia uczniów, co nie jest ani w naszym interesie, ani też nie mamy do tego uprawnienia, żeby instalować jakieś oprogramowanie na prywatnych urządzeniach. Drugie podejście jest zainstalowanie UTM-a. UTM jest to skrót od angielskiego sformułowania Unified Threat Management, które oznacza nie mniej, nie więcej niż zintegrowany system zarządzania zagrożeniami. I taki zintegrowany system pozwala nam po pierwsze na chronienie wszystkich urządzeń w sieci, czy urządzeń podłączonych do sieci bezprzewodowej, czy przewodowej, urządzeń mobilnych, jak i urządzeń stacjonarnych. Nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania na stacjach roboczych. Możemy aktualizować, kiedy pobiera ono aktualizację, to się pobiera tylko i wyłącznie do maszyny centralnej, czyli żadne aktualizacje nie są pobierane na stacje robocze uczniów, czy na prywatne urządzenia. Mamy jeden centralny panel administracji i raportowania. Mamy ochronioną sieć zarówno LAN, jak i Wi-Fi. Jest niewrażliwy, taki system jest niewrażliwy na zmiany na stacjach roboczych, czyli nawet najcwańszy uczeń, który będzie próbował na stacji roboczej cokolwiek przekonfigurować, żeby wydostać się spod tego filtra, nie wydostanie się, dlatego że filtr stoi poza stacją roboczą, jest na brzegu sieci. I płacimy tylko jedną licencję za jedno urządzenie, zamiast za 350 na przykład komputerów w szkole. Na co zwracamy uwagę już w wyborze samego UTM-a? Po pierwsze, czy ma firewall? Większość UTM-ów będzie miała firewall, właściwie chyba każdy, bo to już jest taka podstawa, że nawet w routerze ten firewall znajdziemy. Czy ma Web Application Firewall? Do czego służy Web Application Firewall? Web Application Firewall służy nam do zabezpieczenia naszego serwera wewnątrz szkoły, który jest wystawiony na zewnątrz. Na przykład jeżeli mamy na naszym szkolnym serwerze mamy stronę internetową szkoły postawioną i są jakieś zasoby na tej stronie internetowej, na przykład jakiś SQL, który jest bardzo łatwy do zhakowania, to wykorzystujemy właśnie tego UTM-a do dodatkowej ochrony naszego serwera www. Czy ma antywirus, czy ma antyspam, czy ma filtrowanie stron www? Filtrowanie stron www właściwie będzie miał każdy UTM, ale nie każdy UTM będzie miał filtrowanie aplikacji. I też należy zwrócić uwagę, jakie aplikacje są filtrowane przez dany UTM. Nie wszystkie UTM-y potrafią wychwycić ruch gadu-gadu albo Skype'a. Nie wszystkie UTM-y potrafią nam tak zgranulować ruch, żeby na przykład wyłączyć nie całego Facebooka, tylko poszczególne funkcjonalności w Facebooku. Na to też należy zwrócić uwagę, żeby takie opcje, czyli wyłączania poszczególnych funkcjonalności w aplikacjach też były. Czyli uczeń może się zalogować na Facebooka, może widzieć na przykład szkolnego Facebooka, ale nie będzie mógł klikać na lajków. Czyli ten guzik lajków po prostu nie będzie istniał w jego aplikacji, nie? Intrusion Prevention System, czyli IPS, to też raczej każdy UTM powinien mieć. VPN-y, czy IPsec-owe, czy SSL-owe, czy jest zarządzanie przepustowością łącza, to też nie we wszystkich urządzeniach będzie występowało. I czy to zarządzanie przepustowością łącza rzeczywiście działa? Czyli dobrze by było, żebyście zanim zdecydujecie się na zakup takiego urządzenia, wzięli je od dostawcy, żeby postawił go na przykład na tydzień czasu w szkole, czy to przez zarządzanie przepustowością łącza rzeczywiście działa, dlatego że algorytmy, które pozwalają na takie zarządzanie, są bardzo zasobochłonne i urządzenie musi być rzeczywiście mocno wydajne, żeby taką przepustowość łącza, jaką wybierzemy, nam gwarantowało. Zarządzanie kilkoma łączami internetowymi, czyli to wspomniałem na początku, czy mamy kilka portów WAN, żeby podłączyć kilku operatorów, czy mamy możliwość wpięcia tego dongla USB, bo wyobraźcie sobie sytuację. Macie dziennik elektroniczny i wyłącza wam dostawca internet. Co robicie w takiej sytuacji? Co się robi, jak nie ma internetu, a dziennik elektroniczny jest gdzieś w chmurze, na przykład Linux? Wyjmuje się długopis tak, na kartce i później się to uzupełnia do tego.
A mając urządzenie, które ma możliwość pięcia dongla USB z LTE i które ma możliwość zarządzania przepustowością łącza, możemy tak skonfigurować urządzenie, że internet będzie dalej dostępny przez to łącze LTE, ale tylko dla dziennika elektronicznego. Czyli wszystkie inne usługi, strony www, multimedia, wszystko będzie wyłączone, tylko i wyłącznie dziennik elektroniczny będzie wychodził przez ten port LTE. Nie? Też zwróćcie uwagę, czy urządzenie takie coś oferuje. I czy ma moduł raportujący? To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że bez modułu raportującego właściwie UTM jest do wyrzucenia, bo wy nie będziecie wiedzieli, co się w waszej sieci dzieje, a większość producentów, powtarzam, każe sobie płacić za moduł raportujący osobno. Czyli my mamy bardzo tanie UTM-y, ale zapłać jeszcze 3000 za moduł raportujący, nie? Okej. Okay. Chciałbym pokazać, jak to działa w praktyce. Zaloguję się do takiego UTM-a. Przepraszam, że tyłem do Państwa, ale akurat wyszło. Zaloguję się do takiego UTM-a w szkole, która w Nowym Tomyślu. Oczywiście, o ile mi się to uda. Ale jeszcze musiałbym włączyć sobie modem. W międzyczasie, jak Danik tam próbuje walczyć, to ja zadam Państwu pytanie, podoba Wam się to urządzenie. Czy zapamiętaliście to, co Daniel mówił? Mamy dla Państwa niespodziankę. W tych materiałach, które były do pobrania tam przy szatni, dostaliście Państwo taką książeczkę Wern Ekspert Sieciowy. I to wszystko, co Daniel mówi, jest tutaj w bardzo piękny sposób podsumowane. O, co, że Daniel się udało już? Tak, trochę to nie do końca jest tak widoczne, jakbym chciał, żeby było, ale najważniejsze, zarokuję się do raportów na takim urządzeniu. To urządzenie stoi w szkole, w której jest około 900 urządzeń. Komputerów, urządzeń stacjonarnych jest ponad 300 iPadów w sieci bezprzewodowej. Chciałem Wam tylko pokazać, jak przez kilka dni, weźmy sobie na przykład, wybierzmy termin od początku tygodnia. Od początku tygodnia, jak wyglądały statystyki wejść uczniów na strony z niepożądanymi treściami. Na przykład najbardziej blokowane to są, to jest tylko ten tydzień. Mamy 279 tysięcy prób wejścia. To są próby wykonywane przez aplikacje, czyli na przykład Facebooka. Taki Facebook cały czas próbuje się gdzieś tam zalogować, ale jest przez urządzenie odrzucany. Albo prób wejścia przez użytkowników przez strony www. Na przykład mamy jakąś kategorię GNT URL, to jest kategoria stworzona przez samego dyrektora szkoły, który wrzuca tam jakieś blokowane przez siebie strony, ale na przykład mamy 272 próby wejścia na strony pornograficzne od poniedziałku. I mamy czwartek. Co my tu mamy za blokowane strony? Facebook, fake, Facebook znowu, zadane.pl, demotywatory. Poprzednio jak sprawdzałem, to jeszcze była ściąga, dosyć często występowała. I mamy oczywiście informacje, z jakich stacji roboczych te próby były podejmowane. Gdybyśmy mieli w tej szkole spięte to z dziennikiem elektronicznym albo spięte z Active Directory, to widzielibyśmy jeszcze tutaj każdego użytkownika z imienia i nazwiska. Gdzie wchodził, jak wchodził i tak dalej. Jak użytkownik wchodzi na stronę, która jest blokowana, to dostaje taki komunikat. Oczywiście my możemy sobie ten komunikat dowolnie ustawić. Tutaj akurat mamy, to jest wiadomość dyrektora szkoły. Strona jest zakwalifikowana do na przykład pornografii. Tutaj oczywiście się podstawi właściwa kategoria. Polityka bezpieczeństwa nie pozwala na jej wyświetlenia. Po kropce informacja o tym została wysłana do Twojego rodzica. Tak? To jest najlepsza prewencja. Nigdy więcej nie spróbuję. A czy została wysłana do rodzica? Może zostać wysłana, bo możemy sobie system raportowania tak zaprojektować, że on będzie na przykład raz w miesiącu dla danego użytkownika wypluwał raport, na jakie strony on będzie wchodził. I może on wysyłać
go na maila, którego, na przykład maila rodzica, nie? Możemy sobie raz na miesiąc albo na zebranie, jakie mamy zebranie rodziców w szkole, tak? Możemy sobie przygotować raport dla 10 najbardziej krnąbrnych uczniów, którzy najczęściej odwiedzają zakazane kategorie i pokazać to rodzicom. I to jest żywy dowód, że jego dziecko, tak, z imienia nazwisko wchodziło na takie czy na inne strony internetowe, tak? I to chyba tyle. Czy są jakieś pytania? Ile to kosztuje? Te urządzenia kosztują bardzo różnie. Ceny zaczynają się od 1000 zł, ale kończą się na kilkudziesięciu tysiącach. Jest taka ulotka tam na stoliku położona. Tam z tyłu znajdziecie Państwo przy tej ulotce, tam jest taka na tablicy zielonej narysowane różne modele urządzeń. Tam jest napisane mniej więcej do jakiej wydajności, jakie są ceny. Cena składa się z dwóch elementów, z ceny samego urządzenia oraz subskrypcji. Pamiętajcie, że żeby UTM działał właściwie, on musi mieć non-stop aktualizację tych wszystkich tam stron internetowych i tak dalej. No bo kupując takie urządzenie, wy chcecie sobie ściągnąć problem z głowy, nie? Czyli jeżeli dzieciaki logują się przez serwery proxy, tak? Na jakieś strony zakazane, to wy byście chcieli nie codziennie dopisywać z ręki nowy serwer proxy, jaki jest blokowany, tak, że o, znalazłem nowy serwer proxy, to go dopiszę, żeby był blokowany, tylko żeby on był automatycznie przez urządzenie wykrywany, że jest nowy serwer proxy, automatycznie go zablokuje, nie? I ta druga część ceny to jest właśnie subskrypcja. Czyli to, żeby urządzenie robiło to automatycznie. Ktoś za nas, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, czy w Indiach, czy w jakimś innym kraju, zbiera te wszystkie dane z globalnej sieci internet, z całego świata i wpuszcza te dane do jakichś tam systemów, które to analizują i za nas jest taka czarna czy biała lista wypełniana. Takie urządzenie ma możliwość blokowania wyszukiwania w Google. Czyli jeżeli ja w wyszukiwarce Google wpiszę słowo, które jest no zakazane, na przykład może być seks, tak, ale no tak, nie będzie to seks, tak, to automatycznie wyszukiwarka zostanie zablokowana. Także takie urządzenie może kosztować bardzo różnie. To urządzenie akurat, które stoi tam w szkole w Nowym Tomyślu, kosztowało około 11 tysięcy złotych z subskrypcją na 3 lata. I ono aktualnie zabezpiecza sieć dla około 1000 urządzeń. W urządzeniu mamy możliwość włączenia szyfrowania SSL, czyli zamiast HTTP będziemy mieli HTTPS, tak, u góry. I urządzenie, wszystkie dane osobowe, które będzie się wklepywało, będą szyfrowane, czyli cokolwiek będzie się poruszało czy wewnątrz naszej sieci, czy na zewnątrz naszej sieci, będzie zaszyfrowane. I tak będzie to szyfrowane. Czy to będzie jedna sieć, czy to będą osobne sieci? I tak wszystkie te dane będą szyfrowane, nie? Bo wtedy włączamy wszystko po SSL-u. Czyli rozumiem, że wypełni to rozporządzenie, tak jak mowa o tych normach, tak? Tak. To jeszcze mam drugie pytanie. Wybrałeś mi subskrypcję, tak? Czyli odnawiamy ją, tak? Tak. Cena? No to nie jest niestety... jak się kupuje z urządzeniem, to jest dużo taniej niż jak się kupuje potem bez urządzenia. Tak, to też subskrypcja jest właśnie zależna od tego, jakie mamy urządzenie. Jeżeli mamy urządzenie na przykład na 50 użytkowników, to będzie inna cena niż na 1000 użytkowników. Takie urządzenie tam na powiedzmy 100 użytkowników, to subskrypcja taka, jakbyśmy chcieli wykupić tak po prostu, to jest $520. To jest bardzo dużo według mnie. A urządzenie, jeżeli teraz kupimy od razu z 3-letnią subskrypcją, to zapłacimy tam 4,5 tysiąca złotych, nie? Muszę to wygaśnie po jakimś czasie. Tak, ona wygaśnie po jakimś czasie, no. Czyli kupujemy albo nowe urządzenie, albo odnawiamy subskrypcję, tak? Czyli odnawiamy tą licencję, tak? Najlepiej kupić od razu urządzenie z subskrypcją na 3 lub 5 lat. Mamy wtedy spokój, tak? Jesteśmy w stanie, po pierwsze, jesteśmy w stanie, jest tutaj z Urzędu Skarbowego? Nie ma. Po pierwsze, jesteśmy w stanie odliczyć, znaczy zrobić na zerowej stawce VAT, bo urządzenie możemy kupić na zerowym VAT-cie, ale subskrypcji już nie.
Więc najlepiej od razu kupić urządzenie z subskrypcją wbitą w cenę urządzenia, bo kupimy to na zerowej stawce VAT-u, tak? I mamy spokój. Za 5 lat oczywiście no, trzeba będzie tą subskrypcję odnowić, wykupić na kolejne lata. Ale uwaga, urządzenie nie przestaje działać bez subskrypcji. Nie? To nie jest tak, że ono przestanie Wam działać, tylko ono nie będzie aktualizowało bazy danych. Tylko tyle. Subskrypcja oznacza moduł raportujący? Nie. Moduł raportujący jest wbudowany w urządzeniu. Można kupić samo urządzenie, można skorzystać z własnych filtrów, samemu sobie je klepać i w ogóle nie płacić nikomu subskrypcji, nie? A jak podepnę antywirusa do tego osobno, znaczy software, to... On nie da się podpiąć antywirusa jako osobny software, jako moduł jakiś do niego. Zresztą i tak bym nie rezygnował z antywirusa na stacjach roboczych, bo wyobraźcie sobie sytuację, my tu zabezpieczamy teraz sieć, tak? A co z pendrive'em? Pendrive to nie jest EVIR45 ani Wi-Fi, nie? To jest USB. Wkładamy go do portu USB w komputerze, a ten port nie jest zabezpieczony w żaden sposób. Także z antywirusów na samych stacjach roboczych i tak bym nie rezygnował. Ale nie musicie już wtedy instalować cenzorów i tych rzeczy, które zabezpieczają dzieciaka przed no, tym, co jest złego w internecie. Nie? To już chyba wszystko. Tak? To ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja przejrzałam już wiele ankiet. Piszą Państwo, że jest wiele pytań rodzi się związanych z bezpieczeństwem informacji, z tymi procedurami, z tymi dokumentami, które trzeba przygotować. Myślę, że to było pierwsze spotkanie z tego cyklu. Naprawdę wiele się nauczyliśmy, wiele Państwo tutaj też nam podpowiedzieli. Postaramy się, żeby kolejne spotkania były bardziej takie sprężyste, odpowiadały na Wasze potrzeby. No i zapraszamy do Janusza i do Michała na wtorkowe spotkania dotyczące takich zagadnień infrastruktury oraz do spotkań, do tego spotkania najbliższego 19 listopada dotyczącego ochrony danych osobowych. Również bardzo serdecznie dziękuję Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Chciałabym podkreślić, że jest to państwowa instytucja, która tak wiele robi także dla edukacji. Ja nie pamiętam, chociaż wywodzę się ze szkolnictwa zawodowego, żeby tak kiedyś było. Drugą jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który także prowadzi ten program Twoje dane, Twoja sprawa. Czyli w edukacji jest siła. I bardzo Państwa zachęcam do ośrodka, do kontaktowania się z nami. Mamy bardzo bogatą ofertę, także w zakresie bezpieczeństwa i różnych zagadnień związanych z ochroną informacji. Proszę Państwa, ja chciałabym bardzo serdecznie zachęcić Państwa do kontaktu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Mamy wiele do zaoferowania. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek potrzeby w tym zakresie, a z pewnością macie w szczególności szkolnictwo zawodowe, ale również i szkolnictwo ogólnokształcące, z uwagi na to, że przecież macie takie zajęcia jak chociażby przedsiębiorczość, że jesteśmy otwarci, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale jeśli chodzi o normy, które tutaj wspominano, są dość kosztowne i te ceny nie zależą od nas, to jednak dla szkół prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zrobił ogromny ukłon i normy do celów dydaktycznych możecie Państwo nabyć za 10% rzeczywistej ceny. Zatem jeśli Państwo kształcicie w zawodach, na przykład budowlanych, mechanicznych, to przecież normalizacja, która, proszę Państwa, jest aktualizowana bardzo często, czyli te wszystkie rozwiązania, one co jakiś czas są aktualizowane, także nawet podręczniki uczniów nie są tak aktualne jak normy. Zatem zachęcamy do kontaktów z nami, do udziału w naszych konkursach, jak również do udziału w naszych konferencjach, które organizujemy już cyklicznie. Jest to konferencja Normalizacja w Szkole i konkurs Normalizacja i Ja. Zapraszamy do odwiedzin na naszej stronie
www.pkn.pl, bardzo prosty adres, a tam jest zakładka edukacja, gdzie możecie Państwo zdobyć interesujące informacje na temat właśnie wszystkiego tego, tego całego dobrodziejstwa, którego, które daje normalizacja, a o których to rzeczy niestety z uwagi na czas nie mogliśmy tutaj Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja na zakończenie jeszcze chciałbym podziękować dyrekcji tej szkoły w postaci pana dyrektora Zbigniewa Hałasa za to, że tutaj mogliśmy gościć. A no i kończymy. Życzymy miłego.